komu w drogę, temu Honda. Lecimy. Mamy naszą nową, ulubioną restaurację z kaczką. Ja tu mam danie do przetestowania. Przyszło moje danie. Jak widzicie, tutaj mamy liście, limonki chyba. Co tutaj jeszcze mamy ciekawego? Pomidory. No jest nabita, o i mamy taką, mamy kaczkę. Zaraz testujemy kaczkę. Liza mówi, że też jest ananas. Także smakowe. Kaczka wjeżdża. O kurde. No. Spicy ok. O, ale to grzeje, ale dobre będzie. Spicy ok, Michał. Dzisiaj taka rodzinna wieczerza. Elita ma takiego pataja w omlecie. Zobaczymy, co to jest. Otwórz. Otwórz to. O. Ciekawe, jak to będzie. Wygląda smakowe. No i Michał ma zupę. Też widać. Oczka są, więc spicy ok. Ale to wchodzi elegancko. Wbijamy do świątyni. Tutaj na wstępie mamy coś takiego. Tam budowla. No i tu podobno jest mnich, który siedzi i jest zmumifikowany. Także zaraz zobaczymy. Tak to tutaj wygląda. No i tutaj mamy tego mnicha, który jest zmumifikowany. Siedzi w okularach nawet. Tutaj mamy różne pieniądze z różnych części świata, zobaczcie. Tutaj można się wpisać na listę gości. Jak widać, tutaj okulary dali jako donation. Liza stwierdziła, że zostawi po sobie znak. Co tam napiszesz ciekawego? Poland. Tutaj takie widoczki, jakaś szkoła, tam się uczą, no i tu mamy coś takiego. Ale drzwi są zamknięte, nie da się wejść do środka. Będziemy tankować 2 litry za 120 batów. No, kliknij start. Pompuje. O, teraz leci. Chyba trzeba trzymać. No to trzymaj. Teraz, nie. Start i pompa. Po prostu trzeba tu trzymać. No, zawsze się czegoś nowego nauczymy. O. Jeszcze raz kliknij. Bo tu wybiło, no. Leci, leci. Zobaczcie, leci. No. A tu trzymać. To chyba po litrze pompuje. Cyk. Mamy to.
Tutaj mamy drzewa z durianami. W ogóle zobaczcie, oni podpierają te drzewa bambusami, bo te duriany są tak ciężkie, że po prostu by te drzewa się chyba połamały. Ale dziwnie wyglądają, jak takie szyszki, tylko trochę większe. Tu jeszcze takie malutkie, owiązane. W ogóle zobaczcie, to jest owiązane jakimiś wstążkami. Nie wiem, żeby nie spadły. Wygląda taka hodowla durianów. One podobno dobrze rosną na wysokościach. No a tu mamy taki podjazd, nie byle jaki. Dobra, ciśniemy dalej. Chyba mamy świętego duriana. Jakieś posągi tu mu postawiali, tam też. Tu jest coś, Paradise Park Farm. Górki ciężkie do ogarnięcia są niestety. Ciężko się tu wyjeżdża w dwóch, jak macie taki plecak. Tu by trzeba było porządny skuter, a nie 160 pod te górki. Tu? Tutaj do Magic Garden. Więc to tu jest. Zobaczymy, co tam rośnie w tym Magic Garden. Trochę turystów tu jest, a raczej... O! Taksówek! Teraz schodzimy do zielonej krainy Magic Garden. Liza, prowadź. Liza lubi schody. A nie ma ich dużo. Może małpy będą? No tak trochę jak na Bali, nie? Trochę. Tutaj coś się zepsuło. Nie wiem, no zobaczymy. A! No, takie balijskie klimat. Strumyczek. A w strumyczku ryba. To nawet... Dwie. I więcej tutaj mamy takich. Siema ziomek. Tu już nic więcej nie ma. Strumyczek sobie płynie dalej. Cyk. Idziemy tam do góry. No, to mieliśmy opcję Adventure. Możemy cisnąć dalej. Uff. Ogólnie jak ktoś nie był na Bali, a chciałby poczuć taki klimat, czyli parno, zielono i mchy wszędzie, no to to jest fajne miejsce, żeby sobie obczaić. Znajdziecie też tu takich mesjaszy jak Michu. On tu zaraz myśli, gdzie medytować. Bo tu wszyscy tak siedzą i medytują, o.
No nie wiem, czy już, chyba już, nie? Sprawdzić tego potwora, co tam po drodze jak jechaliśmy. Minotaur? Nie, Minotaur, tylko potwór. Minotaur zwany już też. Nie no, to był Minotaur z Krety. A tu będzie palińsko-tajski. Mamy teraz od tej strony. Tak to tutaj pięknie wygląda. Domek tutaj w takiej miejscówce. I zobaczcie, jaki tutaj jest widoczek. Startujemy zaraz tutaj drona. Może się nie utopi, ani nie utonie w powietrzu gdzieś. I ain't feeling lonely, and I wanna make this time to end the ride. Fading into slowly, where those gonna lift me up this time. You were the only one who got me tripping up inside. All the words you told me, am I reading something different from your eyes? See you, for a moment even hope that I could feel. Feels amplified. Tak stoimy sobie na schodach. Tutaj dron robi robotę, ale zobaczcie, co tam widać. Jak tam jest cima. Tam pada deszcz, tam pada deszcz. Tu normalnie to nadciąga. To wam pokażę, co tu na nas czeka. O, o właśnie. Już widać, jaka szarość. Deszczem nawala. Z góry to trochę inaczej wyglądało, ale my prawie jedziemy w ten deszcz. Albo tu stoimy. Nie no, trzeba się gdzieś schować, nie? Ale zaczęło walić deszczem, no. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. My wracamy do domu w tym deszczu, no i oczywiście zmokniemy bardzo mocno. Później już nie kręciłem za bardzo nic, bo też oczywiście miałem przemoczony telefon, także widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, hej!